Cześć, witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu. Cierpienia młodego muzyka. Z tej strony Jędrzej Bałk. I ja. A kto ty jesteś? Poliak mały. Dzisiaj wielką radość czuję w sercu, bo wy jeszcze nie wiecie, ja już wiem, ale to jest pierwszy odcinek w tym roku z naszego plenerowego wakacyjnego studia. A gdzie to studio się znajduje? A nie, to studio Lato z Radiem. O nie! O nie! Dzisiaj się czuję naprawdę jak pan reporter, bo nie mamy główki do statywu, więc mikrofon trzymam w ręce. Proszę. Jest pięknie. Mamy kolejny odcinek styl życiowy. Mocno wakacyjny. Czyli będzie krótko na temat i sobie pójdziemy. Ani trochę tak nie będzie. Słuchajcie, od razu trzeba powiedzieć. Od razu trzeba powiedzieć, żebyście wiedzieli. Całuj powiedział jasno i wyraźnie. Nie rób mi żadnego trudnego tematu stylu życiowego teraz. Następny możesz zrobić najmocniejszy, jaki by chcesz. Także szykujcie się. Za 15 odcinków będzie petarda. Za 15, piąta. A wymyśliłeś już coś na ten najtrudniejszy na oczywiście, świecie? Oczywiście, że tak. Ja tylko nie z matematyki, no proszę cię. Z matematyki cię. Nie. Czyli na ten nie umiałeś nic wymyślić, ale na następny najtrudniejszy to tak. Oczywiście, że tak, bez problemu. I nie o mnie, bo o mnie już był. No to, o tobie będzie dużo właśnie. To nie będzie druga, to nie będzie, ku teraz, ucieszę Tomka, to nie będzie kontynuacja pierwszego teraz odcinka. Teraz wejdziemy jeszcze głębiej. Tak, od dupy strony. Dokładnie tak. Ja się obawiam, że chyba dzisiaj jednak musi być tak zwięźle i na temat, bo jestem taki rozlazły, że ja się boję, że jak będę taki stary, marudzący ramol. To jest idealny temat do staromarudzeństwa. No właśnie tego się boję, że zostanę tak odebrany. Słuchajcie, dzisiaj będziemy gadać o internecie. Najbardziej generyczny temat z wszystkich generycznych tematów, jakie można wybrać. Poprzednie też się wydawały generyczne, a wcale takie nie były. No to mów, co to ten internet jest? Proszę, ten internet. Internety, proszę pana. Słuchaj, trafiłem na taką ciekawą informację. W sumie nigdy się nad tym nie zastanawiałem, a mimo to jest to trochę szokujące. W 2021 roku dostęp do sieci miało, uwaga, 92,4% gospodarstw domowych w Polsce. Kiedy ty się zdążyłeś przygotować do tego odcinka? Jak ty rozmawiałeś z Jackiem. Jezu, naprawdę? No faktem jest, że rozmawialiśmy z 40 minut, ale całą drogę z Wrocławia do naszego plenerowego studia. I ty się w tym czasie przygotowywałeś. Ja zjadłem popychocza, popiłem sobie Phantom Zero i cyk pyk. Mi się nie chciało, ja bym się nie przygotował do tego odcinka. Wiem, znam cię już trochę. Nasi słuchacze też cię znają, także jakby nic odkrywczego. Jak mam 40 minut do odcinka i mogę na cokolwiek to spożytkować, nawet na to nie będzie przygotowanie. No dlaczego właśnie. Cię to zaskakuje, że 92%? Bo jak to są dane skąd? Z Polski czy ze świata? Z Polski. No, to czyli te 8% to jest Podlasie. Jest możliwe. Kiedy wreszcie, w ogóle ja... Możemy jednak, nie będziemy jechać za granicę w tym roku, tylko pojedziemy sobie na Podlasie. Nie, ja mam dość tego kraju. Ja muszę jechać za granicę po prostu, a najlepiej na stałe. Nie wchodźmy w ten temat, proszę Podlasie cię. Podlasie nie, dobrze. Polska nie. Polska jest najważniejsza. Dobrze. Dlaczego mnie to szokuje? Tak. Bo jak tak sobie pomyślisz, nie? My nie jesteśmy starzy wcale. Nie. Ty mentalnie jesteś bardzo, ja ale... mentalnie mam 65 lat i za miesiąc przychodzę na emeryturę, więc... Ale tak rocznikowo nie jesteśmy wcale starzy. A wydaje mi się, że bez problemu przypomnisz sobie czasy przedinternetowe. Oczywiście, że tak. A w tej chwili to jest rzecz, bez której nie da się sobie wyobrazić po prostu życia. Zgadzam się. Nie? Ja mam teraz tak, że staram się ograniczyć smartfona w moim życiu mocno i z lepszym lub z gorszym skutkiem mi to jakoś tam wychodzi. Natomiast nie zmienia to faktu, że i tak cała praca praktycznie, no może nie cała, ale zdecydowana większość pracy, którą wykonuję, jest przed monitorem i dzieje się przez internet. Więc tak naprawdę ja jestem podłączony do sieci, nawet mimo to, że staram się to ograniczać, pewnie z 8 godzin dziennie. Albo jeszcze lepiej. To ja lekkim dytkiem. Ostatnio jak się zasiedziałem na TikToku, to jest wstyd, co powiem, ale to jest 4,5 godziny. Samego TikToka? Tak, 4,5 godziny scrollowania.
przeglądania sobie hashtagów, przeglądania sobie hashtagów związanych z muzyką i przeglądania pierdół, jakie tam są. I ja, jak wcześniej nie korzystałem i w sensie jakby ja tam od telefonu zawsze ten, tak teraz, to nawet laptopa nie odpalam. Teraz masz dwa telefony, to już w ogóle. Totalne szaleństwo. Ale wracając jeszcze do tego tematu, jednak do tego internetowego tematu. No właśnie, zacznijmy w ogóle od takiego sobie przypomnienia, jak to było, zanim wszyscy mieli dostęp do sieci. Normalnie. Jakby dla mnie to nie jest abstrakcja. To dla mnie nie są abstrakcyjne czasy. W sensie ja... Fajnie by było, gdyby tak na miesiąc wyłączyli. Czemu by było fajnie? No bo mnie by wtedy nic nie kusiło. No właśnie. I ja bym był ciekaw, jak się zachowa społeczeństwo. I no, cały to świat. Fakt, to fakt. Nie? W sensie, no bo ja wiedziałbym, jak sobie poradzić. No bo wiedziałem, jak sobie poradzić wtedy, kiedy byłem małym gnojem śmierdzącym i nie miałem internetu, a jakoś się rzeczy udawało robić. A jestem ciekaw, jakbym sobie poradził teraz. Jakby wiesz, abstrahując od tego, że cały system bankowy się zapadnie i coś tam, to srał do pies, nie? Ale jakby tak z dnia na dzień, tak kat, tak jak ci prąd no. wyłączają. A myślisz, że miałbyś jakiś taki syndrom odstawienia? Oczywiście, że tak, na 100%, jestem pewny, że tak. Trzeba by było memy w listach wysyłać. Pamiętam jak głośno było w internecie i w ogóle wśród ludzi o pierwszym takim chyba eksperymencie, gdzie właśnie gdzieś tam zabierano młodzieży dostęp do internetu i że oni sobie nie mogli ze sobą poradzić i w ogóle mieli jakieś takie, jakby byli na głodzie narkotykowym i że to tak wszystkich te strasznie szokowało. Naprawdę, czego się spodziewali, że nic nie będzie? Ale właśnie, nie właśnie jesteś o to w stanie chodzi. Odłożyć tego z dnia na dzień. Jakby masz to w telefonie, masz to na komputerze. Sam powiedziałeś, że pracę całą wykonujesz, ona jest w oparciu o internet. No tak jakbyś z dnia na dzień przestał pić wodę. No może nie do końca, tak? Ale... Ale po trzecim dniu już by ci się chciało jednak tej wody napić. No, pewnie tak. No. Ja mam tak, że jak ja przez jeden dzień się wody nie napiję, to budzę się o 3 rano i gdzie jest moja woda. Ale ja dużo wody piję, to dlatego. Nie, no zgadzam się absolutnie z tobą, tylko jakby chciałem powiedzieć o tym, że to była taka rzecz, która wszystkich bardzo szokowała, a teraz jakby, jeżeli ktokolwiek jest samokrytyczny, to wie dobrze, że miałby dokładnie tak samo. Nie? Każdy, praktycznie każdy nadużywa internetu, nadużywa smartfona, nadużywa komputera. Nie? Żeby zachować odpowiedni balans w życiu, powinniśmy działać w taki sposób, że jak pracujemy przy komputerze, to odpoczywamy bez dostępu do ekranu. A kompletnie tak nie robimy. Oczywiście, że nie. Większości. Cały czas się ślepimy w ekran, to raz. I jakby, wiesz, też by sytuacja była trochę inna, gdyby internet miał godzinę otwarcia. Bo gdyby był otwarty od 8 do 16, nie? No to jednak po 16 wiesz, że nic by się tam nie działo w tym internecie. No. A że to jest 24 godziny na dobę i cały internet żyje 24, to jak Las Vegas, to nie zasypia. Ja się tak, teraz mi tak wpadło do głowy, że w sumie ja wiem, co robiły dzieci, co robiła młodzież przed czasami internetowymi, ale w sumie ciężko mi sobie przypomnieć, co robili dorośli w wolnym czasie, jak nie było internetu. Ale później sobie, od razu sobie przypomniałem, w jakim miejscu jesteśmy i że mój ojciec by sobie znalazł bardzo szybko tutaj robotę i nasadziłby kolejne 168 drzewek. I w ogóle jak chcecie papierówek, to jest pełno pod drzewem, znaczy możecie wpaść. Zapraszam na papierówki. Ale wiesz, to chodzą takie stare ramole i a, bo teraz dzieci to w piłkę nie grają, a z domu nie wychodzą, tylko to internet i internet. Gówno, prawda. Ja ostatnio byłem bardzo zdziwiony, w sensie, bo bardzo dużo widziałem na przykład dziecioków czy jakichś innych ludzi, którzy chodzą normalnie, grają w piłkę, na czepaku siedzą i w ten. Ostatnio, nie wiem czy widziałeś, ale taka historyjka krąży, nie wiem na ile to jest prawda, a na ile nie, bo to jednak internet. Z drugiej strony wszystko co jest w internecie to wiadomo, że jest 100% prawdy. Oczywiście, że tak. Że jakieś tam dzieciaki mecz grały, tylko nie wiem, czy to, także to nie siejcie tego dalej, bo ja nie wiem, czy to jest fake, czy nie. Ale dzieciaki grały ten i jeden dzieciok cały telefonem, komórką nagrywał cały mecz, bo robił jako VAR. Więc jak tylko
tylko coś się wydarzyło na boisku, to wszystkie dzieciaki leciały do nagrywacza i krzyczały: pokaż powtórkę, bo VAR. To elegancko. No, dlaczego nie? Oczywiście, że tak. Ja dawno się tak nie uśmiałem. Bo ja bym na to nie wpadł. Z tymi dzieciokami, granie w piłkę i marudzeniem starych ramoli, to według mnie było bardzo uzasadnione w czasach, kiedy my byliśmy młodą młodzieżą. I rzeczywiście było tak, że to był taki czas pierwszego zachłyśnięcia się tym wszystkim. A no to tak. I wtedy było tak, pamiętam jak tutaj mam takiego kolegę właśnie z wioski, który zawsze mówił, że był taki moment, że tak jak wiesz, przychodziło się grać w piłkę i było, wiesz, były cztery boiska na wiosce i w ogóle naraz 50 dzieciaków z wioski grała w piłkę na czterech różnych boiskach. I był taki moment nagle, że on nie mógł znaleźć nikogo i chodził codziennie sam grać w piłkę, bo to był moment, że wiesz, że nagle w domach się trochę lepiej zrobiło i to akurat nie była kwestia internetu, tylko tego, że komputery się pojawiły w domach i ludzie zaczęli po prostu grać na komputerach. No ale u nas też to ewolucyjnie szło, no bo najpierw chodziliśmy grać w piłkę, później chodziliśmy grać w siatkówkę, później chodziliśmy grać w ping-ponga, a później chodziliśmy do kafejki, nie? Jakby ekipa się nie zmieniła, tylko się po prostu rodzaj, forma spędzania czasu się zmieniła. Tak, tylko jeszcze chcę wrócić do tego właśnie marudzenia starych ramoli, że a kiedyś to ten, a coś tam to nie. Dzieciaki teraz, nie tylko dzieciaki, no powiedzmy sobie szczerze, już nawet młodzi dorośli, bo no internet, szerokopasmowy internet taki dostępny rzeczywiście dla wszystkich. No, początek Neostrady to jest, nie wiem, 2004 rok, to jest 18 lat temu, więc jakby są już pełnoletnie osoby, które od początku swojego życia w ich otoczeniu był dostęp do szerokopasmowego internetu. Tak. No więc dla nich to nie jest nowinka, nie? To nie jest fidget spinner, tylko że rozszerzony na ileś tam lat. Tylko to jest część ich życia, normalna. Taka jak częścią naszego życia było, nie wiem, wspinanie się na drzewa, akurat u mnie nie, ale no niektórzy tak mieli. Świetny przykład. Bo nie chciałem używać przykładu piłki nożnej. Rozumiem, o co ci chodzi. To dla nich to jest tak samo część życia. I tak. Że to nie jest nic nowego, bo to po tak, prostu jest. Tak, i to, tak jak wszystkim innym możesz się zachłysnąć, tak oni mogą też się zachłysnąć właśnie nowoczesnymi technologiami, ale to jest tylko jedna z jakichś tam elementów. Nie? To jest po prostu już trochę inaczej. Ale... Zacząłeś o kafejkach mówić, to dawaj, pociągnijmy ten temat. Nie, ciągnijmy tematu kafejek. Ciągnijmy temat na kafejek, bo to jest fajny temat. Są fajne wspominki. Ja mnie martwi to, że to umarło. W sensie, że to się przeszło na takie sieciowe granie jakby po kablu, nie? A nie ten, bo to były... Ja to bardzo miło wspominam. Mimo, że przesiedziałem tam stanowczo za długo i stanowczo jakby za dużo godzin przesiedziałem tam, chociażby nawet kosztem szkoły, bo tak też robiliśmy, bo to był akurat okres kafejek, przypadał na okres mojego gimnazjum, gdzieś tam po końcówki podstawówki i początku gimnazjum. Więc ja jak uciekałem na wagary, to najpierw na biwo, a potem do kafejki. Nie? Więc tak to wyglądało. Ale to było fajne, bo tam dalej miałeś kontakt z ludźmi, nie? Mimo tego, bo siadaliście w 10 osób i siedzieliście w jednym pomieszczeniu z 10 komputerami i to może nie była jakoś zbyt aktywna forma spędzania wolnego czasu, ale jednak kontakt z drugim człowiekiem był. I ja bardzo dobrze sobie wspominam tamte czasy, a to, że wiesz, to, że teraz czytam te wiesz, to granie po sieci i coś tam, super, bo nie musisz nigdzie z domu wychodzić, nie? Ale jednak nie obrócisz się i nie powiesz, a ty taki śmaki i owaki, coś ty tam robisz. Wiesz, no w ogóle no kwestie socjalizacji i tak dalej, no to jest jedno z największych zagrożeń związanych z nowoczesnymi technologiami i z ich rozwojem, nie? To, że mamy też, przez to mamy coraz więcej problemów właśnie takich typowo socjalizacyjnych, typowo w kontaktach międzyludzkich, czy... No, ale to jest... Wiadomo, to jest na dłuższą rozkminę i głębsze tematy, a ja ci obiecałem, że dzisiaj będzie luźno, więc kafejki internetowe, fajnie. My bardzo świetnie spędzaliśmy to w Counter-Strike, jak nigdy nie graliście w jednym pomieszczeniu na 10 komputerów w Counter-Strike'a 5 na 5. Ale 1.6 musiał być. Tak, wtedy było 1.6, wtedy jeszcze nie było, kto to widział. No, cudne, wspaniałe czasy, wspaniałe przeżycia. Na daście, oczywiście, dwójce. Wtedy się grało na asalcie
I grało się na kuchni też. Wtedy to jeszcze na kuchni graliśmy. W Krośnicach, w kafejce się zawsze grało na basenie. Ale, żeby jeszcze, i wtedy to był też ten moment, że szkoła zaczęła się oswajać z tym, że komputery nie służą tylko do nauki. Jak to? że komuś się udało wmówić takie kłamstwo, nie? To, że jakby ludzie uwierzyli w coś takiego, że to oczywiście, że to jest do nauki. Powiem ci, u mnie na przykład była taka sytuacja, ja pamiętam dalej, bo ja generalnie pierwszy komputer taki swój miałem dopiero w gimnazjum. Ale z racji, że no tato prowadził przychodnie, no to komputery, wydaje mi się, że w 97 albo 8 roku się pojawiły pierwsze komputery na dole. No więc gdzieś tam już od tamtego czasu, bardzo rzadko, ale gdzieś tam, wiesz, używało się ich, nie? Najpierw to było tak, że w weekendy można było gdzieś tam rano zejść i coś tam podziałać i tak dalej. I jeździliśmy często na zakupy do Selgrosu, do Długołęki. I tam czasem można było kupić jakieś, wiesz, programy edukacyjne albo takie rzeczy. A to ja też miałem takie, to oj. Ja uwielbiałem to po prostu, ja byłem gigafanem tego. Ale to my wtedy to cała rodzina grała, bo to było, tam był Jeżyk, był Zajączek, ale był to mówisz o grach, a ja mówię tak, o to programach. Gry edukacyjne, a to ja nie. Mówię o programach edukacyjnych, jakichś tam, wiesz, encyklopediach multimedialnych, jakichś takich rzeczach. I pamiętam, że była raz taka sytuacja, że pojechaliśmy, nie wiem dlaczego pojechaliśmy tylko z tatą. I ja tam znalazłem jakiś nowy program do uczenia się nowych rzeczy, mały dzięcioł Jędrzej, ale fajnie, nowych rzeczy się nauczę. I przyniosłem tacie pokazać, a on powiedział, a może byśmy jakieś gry kupili? O nie. I to jest ten moment bez powrotu, nie? I to jest moment bez powrotu, akurat u mnie, no to nie było nigdy tak, że ja jakoś, wiesz, zagrywałem się nocami na kompie i w ogóle, nawet jak już miałem swój komputer i tak dalej, czy nawet, wiesz, później na studiach, czy kiedykolwiek indziej. U mnie, ja nigdy nie potrafiłem się tak mega wkręcić. Najdłuższe sesje, jakie grania były, to chyba jak siadaliśmy z kuzynem i graliśmy, nie wiem, we Władcy Pierścieni Powrót Króla, bo to było padzik i klawiaturka, no, i w dwie osoby życia nie grać. Znasz, chłopcze. No, życia nie, ale znasz. U mnie na przykład było tak, że ja nie wiem, czy w życiu zagrałem kiedyś na przykład... Ja gram w FIFA od kiedy pamiętam. Naprawdę. Nigdy nie grałem w FIFA. Od kiedy pamiętam, gram w FIFA i pierwszą FIFA pewnie, w którą grałem, to było 2001, ale później też miałem gdzieś tam 98. Oczywiście to było wszystko piraty, bo takie były czasy. Pierwszą oryginalną była 2004. No i jakby w te kolejne edycje też grałem. Jak tylko gdzieś można było, to grałem. Wydaje mi się, że nigdy w życiu nie miałem sesji grania, gdzie bym zagrał więcej niż 5 meczów. Nigdy w życiu. Ile trwa mecz w FIFA? Zależy, ile sobie ustawisz. No to jest kilkanaście minut zwykle. No to 5 meczów to jest, no nie wiem, no do półtorej godziny maksymalnie. Ile to może trwać? Ja w swoim prime życie przegrywałem. Kurde. To byli czasy, człowieku. Jak tylko się pierwszy internet pojawił i pojawiły się gry MMORPG, to do tego lepiej nie wracać. Ojej, ale wtedy było. No właśnie, jeśli chodzi o MMOsy, to u mnie, ja nigdy nie mogłem zrobić żadnego fajnego wyniku w Metinie, który był tak naprawdę jedynym MMOsem, w który grałem tak naprawdę dużo, w sensie dużo, jak na mnie. Bo moi kumple potrafili grać po 8 godzin dziennie, a mi się po godzinie nudziło i poszedłem robić co innego. Nigdy w życiu. I nigdy w życiu w Metina. Jak to nigdy w życiu? U nas całe miasto grało w Knajta. Całe. Całusieńkie. Nie było osoby, która nie grała. No i ja na tym przegrałem najwięcej życia. Ojeja. Wspaniale. Ale lepiej o tym nie mów. Ja grałem jeszcze... Jak byliśmy na pierwszym roku, to mój współlokator mnie wkręcił i trochę graliśmy w Kabala razem. Ale to był... To był w ogóle taki moment, wydaje mi się, że to było wtedy, że normalnie przyszedł taki moment, że po prostu wyłączyli serwery. Dziękuję, do widzenia. Nie będzie już Kabala więcej. Koniec. Także to było dziwne. To było mega dziwne. Wracając do tych kwestii internetowych. Jak zaczęliśmy o MMOsach, to w ogóle może pogadajmy właśnie o graniu takim w sieci, bo oprócz tego, że grało się w MMOsy i grało się na przykład w duże gry, które miały też tryby multi, chociaż ja akurat nie grałem w takie rzeczy. Nigdy nie grałem w duże gry, bo ja nigdy nie miałem dobrego komputera. I do tej pory nie mam. Ja też nie.
No, więc ja nigdy w żadne takie tytuły AAA nigdy nie mogłem grać, bo mi to po prostu nie chodziło, więc dlatego ja wiernie trzymałem się Knighta, który nie miał żadnych wymagań po prostu. I tam była zawsze fajna rozrywka, zawsze mnie to bawiło, zawsze mnie to cieszyło, chociaż oczywiście było tak, że po tygodniu mi się nudziło, bo to jednak ile można expić. I tyle, ale u mnie to był Knight i CS, który też tam miał na początku żadnych wymagań, a później to była jedyna gra, która mi chodziła, więc... A grywałeś w LoL'a? Nie, nigdy. Ja powiem ci... Ta formuła mi nie pasuje, bo tam... Mhm. Ja do końca nie wiem, o co tam chodzi, ale tam jest tak, że na każdym meczu zdobywasz nowe levele i... Nie, to jakoś nie dla mnie. Ja... Trafiłem na LoL'a, chyba tak jak ja chyba na wszystkie gry, które trafiałem, to trafiałem przez mojego kuzyna Zbinia. I ze Zbiniem kiedyś właśnie, nie wiem, czy razem trafiliśmy w jakiejś gazecie na to, czy jacyś kumple nam powiedzieli, czy on się dowiedział od kogoś i mi powiedział. I spróbowaliśmy trochę pograć i ja tak grałem, wiesz, właśnie to był na przykład, to był czas chyba jak ja... końcówka gimnazjum, początek liceum. Na pewno był początek liceum, jeszcze jak zdarzało mi się grywać, bo to był taki moment, że przeprowadziliśmy się tutaj do domu i nie mieliśmy internetu. W ogóle, bo tutaj nie było szans na żaden internet, na jakikolwiek. Tam chyba po roku udało się jakąś radiówkę wyłapać, która, wiesz, to były czasy, że miało się internet po 50 mega, a my mieliśmy 1 mega. O czym ty mówisz? Teraz... Człowieku, o czym ty mówisz? Teraz są czasy, że jest internet po 400 mega, a ja mam dalej 12. No, elegancko. Czegoś więcej. No, chociaż 15 chcieć więcej. To już był... No, daj spokój. O, nie ma, jest 19 urządzeń podłączonych do 12 mega, które pracują 24 godziny na 7. Już samo to cię ogranicza w granie w gry sieciowe jakiekolwiek. W sumie tak. No ale były jeszcze na przykład gry przeglądarkowe, albo... Nie. Nie grałeś w ogóle w nic? Nie, w Plemiona nie grałem, bo na pewno o tym mówisz, bo... Nie, akurat w Plemiona też nie grałem. Cała Polska gra w Plemiona. Nie, ja z przeglądarkowych... To ja chyba w nic. W Ogame'a też nie grałeś? Nie, to... Za to teraz klikacze? No to ja wiem, ty jesteś chorym fanem. W Paperclipsy, gdzie masz... menu w ogóle tekstowe z hitboxami i jesteś firmą, która produkuje spinacze do papieru i tam się nic nie dzieje poza kliknięciem w odpowiednim momencie i ustawienie produkcji, żeby sprzedaż była na dobrym poziomie, zarobki były na dobrym poziomie i jednocześnie fabryka wyrabiała się z popytem i z podażą. Proszę pana, mogę cały dzień przeklikać. Wiem. I to nic, tam nic nie ma, to jest po prostu biała strona, w którą jest Times New Romansem wpisane rzeczy i trzy hitboxy i ja mam ubaw. To jest warto, żebyście wiedzieli. Ja czasem mam tak myślę, że średnio raz do roku mam coś takiego, taki zryw, że też bym w jakiegoś klikacza pograł i wtedy przeszukuję wszystkie klikacze i gadam z całujem, grałem. Ja nie znam bardziej prymitywnej formy spędzania tak, wolnego nie czasu. Nie ma, absolutnie. Tam się nie da wygrać, tam nigdzie do przodu nie pójdziesz, tam nie jesteś w stanie... To masakra. To jest jakby... Dlatego w to się da grać tylko dzień albo dwa. Już dłużej nie ma szans. Ja w klikaczach grałem tydzień. Tydzień różnąłem, aż postawiłem trzecią fabrykę i zacząłem robić... dziurkacze. Czyli od spinacza do dziurkacza. No, lubię. Oj, w klikacze, jak mi czasem tak najdzie, to uff. A powiedz mi, nie grałeś też w Menel Game'a na przykład? Nie. Menel Game to było... Ja jak grałem to w takie gry niesieciowe, to były zawsze hack and slash'e. O, ja lubiłem. Czyli Diablo. O, Diablo bardzo. O, ja teraz czekam na czwórkę bardzo. Trójka była super, dwójka była super, jedynka była super. Chociaż na trójkę narzekają, ale ja bardzo lubiłem. Szkoda, że tam jest krótka fabuła, bo tam jest fabuła raptem na 6-8 godzin. I potem jest po prostu, wiesz, grindujesz i levelki, itemki, paragony itp. itd. Ale to lubiłem, to bardzo lubiłem. Była taka gra na płycie do tej pory, ją mam, Cult Heretic Kingdoms. To było przez jakieś polskie studio wydane. Super, świetnie tam się bawiłem. Ojejku, ale ja tam czasu spędziłem. Ja jeszcze tylko napomknę o tym Menel Game'ie, jak ktoś nie wie.
to był symulator Menela. Robiło się wspaniałe rzeszy. I ty się z moich klikaczy śmiejesz, tak? Nie, człowieku, Menel Game to było w ogóle... Boże, to było takie złoto. Ja tak, jak sobie przypomniałem o tym tak ze 2 lata temu, byłem tak zawiedziony, że Menel Game'a już nie ma, że to jest coś strasznego, naprawdę. Można było wysyłać Menela na odpowiednią dzielnicę Warszawy. To były jak najlepszej dzielnicy. To wiadomo, był, to że na robotę zbierał. To się chodzi za Wisłę. Albo Praga Północ, albo Praga Południe. To były najbardziej opłacalne. Także to tragedia. Było, człowieku. W spinaczach musisz mieć chociaż na tyle rozumu, żeby dobrze ustawić produkcję. A tutaj w Menel Game nie musisz mieć na nic to rozumu. To Menel Game to była strategia jak złoto. To był O-Game, tylko że Menel. Nie. Dokładnie tak. Ja nigdy nie lubiłem takich gier czasowych. W sensie, że na przykład... o, ja też lubiłem bardzo, do tej pory bardzo lubię, tylko no jakby nie mam przerobowych mocy na komputerze, żeby sobie w to pograć, ale Civilization, Sida Meiera Civilization, takie właśnie gry, wiesz, trochę tycoon, gdzie budujesz sobie miasto i całą infrastrukturą zarządzasz i coś tam rozbudowujesz, to ja też lubiłem, tylko że to jest zawsze problematyczne, bo to jest gra na długo, to się no, długo fakt. Rozbija i musisz mieć naprawdę długo czasu. Ja nie umiem też grać jakby turowo, czyli robię coś i na przykład wracam do tego za miesiąc, bo mam czas. Mm-hmm. Już jak przerwę i nigdy i nie wrócę do tego w ciągu tygodnia, to już do tego nie wrócę nigdy. Mm-hmm. No, ale takie rzeczy też bardzo lubię. Dobra. Twierdza! No. No jak? Jak twierdzę połączyłeś z internetem? Nie mam pojęcia. No bez internetu, mówi o swoich słabych mocach przerobowych komputerowych. To twierdza jest super, ojeju! To fakt. Twierdza to jest złoto. No właśnie, to ja w takie rzeczy grałem, a nie jakieś tam... To idźmy, wyjdźmy poza ten teren growy i wróćmy jednak do internetu. Przecież... No. Czy pamiętasz, na czym się spędzało czas w internecie w jego początkach? Powiedzmy, może nie w samych początkach takich, gdzie no on... W samych początkach to jest Paint. W internecie, Paint w internecie. W internecie, a to nie wiem. Ale mówię o takich początkach, gdzie, nie wiem, w gimnazjum jak byłeś, to na czym się spędzało czas w necie? No memy już się wtedy zaczęły, to już były demotywatory. Demotywatory. Kamiksy. I to był właśnie już ten czas, że się zaczęły właśnie takie rzeczy, ale co ja tam wtedy, co ja oprócz tego robiłem? No to już były te gierki, to już były CS-y i to wszystko inne. Ja jakby ja długo nie używałem internetu do pracy. No jak byłeś w gimnazjum, no to ciężko, żebyś go używał do ale pracy. Ale w ogóle do takich rzeczy, na przykład oprócz jakichś tam ściągawek do szkoły, to w żaden sposób to nie były rozwijające rzeczy, które ja korzystałem w internecie. No myślę, że to było raczej tak miała. Po prostu przebimbanie czasu i takie, wiesz, wow. Cóż, okej, no ja się bawiłem w webmastering jeszcze pod koniec podstawówki, na początku gimnazjum, w ogóle przez gimnazjum. No to było zdecydowanie ja trochę, bardziej... To ja dopiero w technikum jakby zacząłem bawić się od tej strony takiej programistyczno i takiej różnej całej... U mnie w ogóle, wiesz co, było tak, że... No tak, najpierw nikt nie miał komputerów, nikt się nie zajmował takimi rzeczami, nikt się tym nie interesował. Wydaje mi się, że pierwszą taką osobą tutaj, która bardziej zainteresowała się takimi programistycznymi rzeczami, był nasz kolega Maciek, mieszkający kilka domów dalej wtedy jeszcze. Który Maciek? To jest nasz kolega czy tak, twój? To jest nasz kolega. A, wiem, dobra. No, wiem. Więc on rzeczywiście mocno w tym działał i to tak na naprawdę fajnym poziomie, jak na takiego małego łebka. Maciek jest starszy 2 lata chyba od nas. No jak on wyszedł ze szkoły, to tak naprawdę tylko ja w całej szkole się interesowałem takimi rzeczami, więc na przykład jak była dodatkowa kasa do biblioteki, to ja zamawiałem książki dotyczące tego. I... Czy byłeś po prostu panią z biblioteki? A to panią z biblioteki to byłem przez całą szkołę, ale to nieważne. To byłem, przesiadywałem w bibliotece, bo tam było fajnie. Po prostu, ale wiesz, na przykład do tej pory, nie wiem, jak się udało namówić władze szkoły w okolicach roku, myślę, 2007, na to, żeby kupić książkę, która od podstaw cię prowadziła za rączkę, jak napisać prostą grę w Javie. Ktoś to kiedyś przeczytał? Na pewno nie. Do tej pory tam leży. Na 100%. Jest znówka nawet nieruszona. Albo już ją wyrzucili. Albo jedno z dwóch. No, ale tak było. Mówiłeś o demotach.
Co ciekawe, ja o demodach się dowiedziałem dopiero w liceum. Kumple mi z klasy powiedzieli. Pod kamieniem żyłeś? Przez... No tutaj się nie, tu się wiesz, tutaj w czasach gimnazjalnych to się grało w Ogejma, Kagejma, Asgejma i wszystkie Ale ja inne na pliwy. Początku, ja pamiętam, że ja na początku nie kumałem demotów. W sensie ja nie wiedziałem, o co w tym chodzi. No bo tak, w ogóle... Bo na początku to nie było śmieszne. No bo to były demotywujące treści tak, na początku. Tak, I to nie było śmieszne i ja tak nie bardzo wiedziałem, mówię, to okej, okay, ale jakby... To było, ja pamiętam, dla mnie w ogóle demoty to jest rzecz sprzęgnięta czasowo totalnie z Niekrytym Krytykiem. To jest, i to był w ogóle, tak. To była chyba pierwsza postać taka internetowa, gdzie ja może nie do końca, ale moi znajomi rzeczywiście oglądali coś cyklicznie na YouTubie, bo wcześniej, ja... wcześniej YouTube był, coś się tam szukało, wysyłało się filmiki, o właśnie, na przykład takie strony typu alejaja.pl, jeja.pl. Jeja oczywiście, ale jeja to tam były, bo tam były gierki flashowe na jej. Też były, ale to, były też filmiki śmieszne. To nie, ja w ogóle, jeśli chodzi o filmiki, miniklip, wspaniała strona. Miniklip to w ogóle złoto, oczywiście. Na gierkach flashowych. Druga rzecz taka, na której ja spędziłem, to Mouse Breaker. To ja tego nie znam. Bo to... ty nie lubiłeś piłki nożnej, dlatego, a tam głównie były piłkarskie. Wszystko jasne. Ale to były flashowe, flashówki no. Piłkarskie. Druga sprawa jest taka, że ja z YouTube'a w ogóle nie korzystałem. Jakby po co ja mam siedzieć i oglądać kogoś, co robi coś? Dokładnie tak. Ja zacząłem bardziej korzystać z YouTube'a na studiach i to na pewno też nie na początku. Ja też dosyć późno. Ja też bardzo późno, bo jakby ja nie widziałem sensu w tym. Wiesz co, dla mnie pierwsza rzecz, którą oglądałem cyklicznie na YouTubie, to były polimaty. To polimaty ja pojawiły się, jak ja byłem na pierwszym roku studiów. To musiał być 12 albo 13 rok. A wcześniej na YouTubie nie oglądało się takich rzeczy. Właśnie jak chciałeś coś śmiesznego pooglądać, to się wchodziło na jeje. Na jeje, albo na Ale Jaja, albo na... kurczę, nie pamiętam. Była jeszcze taka jedna strona. My jeszcze bardzo dużo na Joe Monsterze przysiedzieliśmy, ale tylko dlatego, że tam były gierki flashowe też. Właśnie mnie w Joe wkręcił chyba dopiero Fiflok, jak byliśmy na studiach. Ale od tamtej pory jestem wierny. No ja też tam siedzę, ale już teraz nie tam w ogóle ta sekcja gier chyba umarła. Ale ja tam siedzę, bo artykuły, czasem fajne, czasem nie. Ale tam się zaczęło tak, że ja w ogóle artykuły, jakieś czytanie, cokolwiek... Nie, po co? Tu się chodzi, żeby grać w gierki. Oczywiście, że tak. Były jeszcze takie w ogóle... A spryciarze? Siedziałeś na spryciarzach? Nie, ja siedziałem na wrzucie. Ja w ogóle wrzucałem na wrzucie. To były jakieś takie pierwsze nieśmiałe... To się wrzuta nazywało? Wrzuta to było do plików audio. Tak. No to ja tam pierwsze nagrania, jakieś darcie mordy do mikrofonu, bo miałem taki mikrofon na jacka, taki na tym, jak mają kongresmeni. No i Skype, wtedy się też Skype pojawił, więc jakieś były tam, jakość była tragiczna w ogóle, mieliśmy kamerkę taką okrągłą, no chyba było, nie wiem, ze 0,3 tak. Megapiksela, no to był standard wtedy. I jak odkryłem, jak się nagrywa dźwięk na komputer, oczywiście to był rejestrator Windowsa wbudowany, to jakieś tam wrzuty szły, jakieś tam darcie mordy do mikrofonu i coś ja tam. Ja pamiętam, że na wrzucie były na przykład nasze rzeczy, które niestety razem z zamknięciem wrzuty przeminęły bezpowrotnie, już są nie do odzyskania. To były nasze pierwsze nagrania ze Strzeleckim Bendem. Czyli gdzieś tam właśnie okolice 10-11 rok. Bo ludzie się dzielą na tych, co robią backupy i tych, co dopiero zaczną. No, oczywiście, że tak. Wczoraj była taka rozmowa z Rafałem, nasza zespołowa, czyli tak. Wyślijcie czy mi... Czy macie backup strony zrobione? Nie wydaje mnie się. Oczywiście, jak najbardziej. A co z gadu-gadu? Namiętnie. No, pierwsze okno na świat, no jak? Jak nie gadu-gadu? To w ogóle może być dziwne dla tych, którzy nie przeżyli takich rzeczy, ale ja na przykład pamiętam, że pierwsze sesje, gdzie ja miałem dostęp do internetu, czyli sesje, w których tato mnie wpuszczał do gabinetu w weekend, żebym mógł tam pewnie z pół godziny raz w tygodniu spędzić, to ja nie robiłem nic innego. Ja tylko wchodziłem na gadu-gadu i gadałem z ludźmi, z którymi tak gadałem przez cały tydzień tak. W szkole. Oczywiście, że tak, no bo... No ale teraz jak jest? Jest inaczej? Ale nie masz tak, że raczej nikt nie wchodzi na... Wiesz, nie robi tak, że siada przed komputerem, odpala Messengera, nic innego nie robi, tylko gada z ludźmi na Messengerze. Tylko pisze. Pisze i czyta. No bo wtedy też nie było za wiele co robić.
A teraz też faktem jest, że prędkość internetu nie zachęcała do drugiej otwartej zakładki. To nie było multitaskingu i że mogłeś sobie w tle tam mieć 30 zakładek otwartych. No i przecież cały czas była bitwa na opisy, kto ma lepszy opis, oczywiście, kto ma śmieszniejszy opis. I najważniejsze były opisy, które kończyły się KC i literka trzecia i wszyscy się domyślali, kto to, tak. Kto to, ja dokładnie. Do tej pory pamiętam swój numer. 6646495. 8473201. Zawsze, to jest nie do wyplenienia w ogóle. No, to jest dziwne. Mało tego, jakbym się mocno skupił, to pewnie bym sobie przypomniał numery moich kumpli. Bo wiadomo, że jak z jednego komputera korzysta dużo ludzi, to niektóre aplikacje znikają dosyć często, bo ktoś wpada w szał usuwania niepotrzebnych rzeczy, więc dodawać po numerze gadu-gadu też trzeba było umieć. Nie, tragedia. No ale tak było. Z takimi rzeczami to ja zawsze pamiętam, nigdy nie mogłem Gothica przejść. Bo nigdy nie grałem w Gothica. Gothic był dla mnie zawsze tragiczny. A ja nie mogłem go przejść z takiego powodu, że instalowałem go jak nadchodziły wakacje, grałem w niego, a później wyjeżdżałem na obóz i jak wracałem, to już był skasowany z komputera. A to ja miałem tak samo. To u mnie, jak był jeden komputer w domu i nie było miejsca, to pierwsze co szły do kasowania gry. I to nie przeze mnie, tylko przez współdomowników, bo nie było, bo komputer za wolno chodzi. Kabel prostuje, bo internet zamula. To były takie tematy. No, więc pierwsze w odstawkę szły gry. To były czasy, gdzie ja na przykład zostawiałem, jak chciałem coś ściągnąć z internetu, jakąś gierkę, to ja zostawiałem komputer na noc i całą noc się ściągało. Oczywiście. I dopiero rano było i rano się szło do szkoły i po szkole dopiero można było zagrać. Zagrać. Plik MP3 się tak ściągało, żeby posłuchać. Na noc trzeba było zostawić. Yes. A korzystałeś z takiego modemowego internetu kiedyś? Czy już było stałe łącze? Pierwsze co to było Neostrada. Okay. Ja miałem Neostradę, najpierw miałem tą najwolniejszą, 156 ona była? 128. No i później w miarę, później było 1 mega. I teraz dziwne, że w tamtych czasach bardzo szybko zmieniałem prędkość, a teraz od paru lat utknąłem na 12 mega i jest. Wiesz co, ja pamiętam, jeśli chodzi o Neostradę, że takim mega przeskokiem i to bardzo dużo ludzi wtedy przeskakiwało. To było 2 mega u mnie. 512. 512 to był ten pierwszy przeskok. Że między 128 zrywającym się, ja myślę, że tam był jakiś przeskok technologiczny po prostu. Bo pamiętam, że jak miało się tą najwolniejszą, to była tragedia, nic się nie dało zrobić i ono cały czas zrywało, a 512 to już było tyle, że dało się strony płynnie wczytywać i w ogóle, także też przed czasami, bo ja oczywiście też w domu nie korzystałem, ale korzystałem u Zbysia, zdarzało nam się, właśnie przez taki modemowy internet, to robiło gołe się... Gołe baby oglądać! Gołe baby całe życie. I całą noc czekaj, aż się obrazek załaduje. Dlatego TV4 wtedy było. TV4, no, to było TV4 i RTL. Właśnie o czym chciałem powiedzieć, że no robiło się tak, że jak chciałeś pograć w jakąś flaszówkę, to trzeba było wejść na tą stronę, poczekać aż pasek dojdzie do 100% we flaszówce, bo one zawsze miały paski ładowania i szybko rozłączyć internet, bo ona wtedy już się załadowała i dało się w nią grać, a chodziło o to, żeby on nie ściągał dalej, bo tam się za impulsy płaciło, to nie było tak. Ja nie pamiętam takich sytuacji abstrakcyjnych. Mnie zawsze ciekawi, że wiesz, były jakieś takie sytuacje i to głośno o tym było i to nawet nie tak, że wiesz, że w gazetach pisali, tylko że wśród znajomych, że było na przykład, dzieciak wszedł na internet i wiesz, i było 400 zł do zapłacenia, a wtedy się zarabiało 800 na przykład. I ludzie płacili. Skąd oni mieli te pieniądze w ogóle? No bo kto wtedy wiedział, co to jest internet tak naprawdę? I przecież wszyscy myśleli, że jak nie zapłacą tych 400 zł za internet, to ich spalą po prostu i że przyjdą ludzie i ich spalą. Przyjdę bez że nagle w całym mieście odetną, bo jeden nie zapłacił za internet, to znaczy, że trzeba ukarać całe miasto. No kto wtedy wiedział? No nikt nie wiedział. No nie pamiętasz sytuacji, a to nawet nie jest taka stara sprawa, chociaż, no nie wiem, no wydaje mi się, że nie. Z pobieraczkiem? Nie pamiętasz pobieraczka? Mhm. Jak pobieraczek zrobił pół Polski w ciula i coś tam? Racja. Po sądach się ciągali? No. To jakby, no to jest ten poziom taki pokumania tego, o co tam chodzi. No, w sumie tak. Kolejna rzecz, którą sobie zapisałem, bo widzisz, jestem przygotowany do dzisiejszego wspaniałego odcinka. Ja nie, ale całkiem nieźle mi idzie. Bo ty jesteś dobry w odpowiadanie na pytania, ty jesteś słaby tylko w przygotowaniu. Ja jestem słaby w przygotowaniu i jakbym ja miał prowadzić, to by mi nie poszło tak dobrze, ale ja zawsze potrafię coś zmyślić.
Jestem ciekaw, czy korzystałeś z takiego programu, który nazywał się Emule. Tak. Był Emule i jeszcze była Kaza. Była Kaza, a ja miałem, później jeszcze... Ja miałem Kazę. U nas akurat wszyscy korzystali z Emule. Ja nie korzystałem jakoś bardzo długo, co... Mógłbym teraz mówić, że to dlatego, że dowiedziałem się, że to piractwo. Dobra. Nikogo to nie interesowało, naprawdę. To było po prostu totalnie normalne. Oczywiście, że to była patologia, którą trzeba było zwalczać. Ale jak najszybciej. Ale kto wtedy wiedział? Nikt nie wiedział, nikt bo nie kminił w ogóle. Nikt nie kminił komu jakby, co to jest piractwo wtedy. W sensie dokładnie. Ludzie rozumieli, że to jest jakby w jakiś sposób nielegalne, ale przecież jest w internecie, to jest za darmo, a on za internet płaci, więc dokładnie. Ma pełne prawo, żeby z później, tego korzystać. Później na przykład bardzo długo były takie przekminy, że jeżeli coś już jest w internecie, jest znaczy, wrzucone, że to możesz pobrać. Oczywiście, że tak. I to nie w żaden sposób nie koliduje z prawami autorskimi ani z niczym takim. No bo takim. Płacisz za internet, co miesiąc rachunek opłacasz, więc jest tak, w internecie, więc możesz jest pobrać. Twoje. Tak. Nie możesz tylko udostępniać. Ale że nikt nie wiedział, że rzeczy okołotorrentowe właśnie, na przykład jak Emule, działają że tak, seedują, że seedują i pirują. No to już nieważne, nieważne. Ale to ja ci powiem bardziej abstrakcyjną rzecz. Czy ty pamiętasz netykietę, która była wałkowana w szkołach i... Niestety nie załapałem się na netykietę. Nie załapałem się na netykietę? Nie załapałem się na netykietę, dlatego że no, wydaje mi się, że trafiałem na takich nauczycieli, którzy złapaliby się za głowę, jakby usłyszeli ten termin i... No, nie ale ja pamiętam etykiety. Sytuację, gdzie jeszcze działały fora i tam naprawdę ludzie mówili, słuchaj, ale zachowuj się zgodnie z etykietą, nie wolno tak robić w internecie. Nie, to w ogóle, no wiesz, no super sprawa, no jeżeli... No, ale jakby... wyobrażasz sobie teraz 10 przykazań internetu, jakby czego nie wolno robić, jak się zachowywać w internecie? Wiesz, ale tak naprawdę jeszcze do niedawna trochę tak było, że były rzeczy, których w internecie się nie robi po prostu. Nie? Było na przykład to, że jak wygłaszasz jakieś poglądy typu obrażasz kogoś albo w ogóle robisz jakieś takie rzeczy, pod których twarzą w twarz innemu człowiekowi byś nie zrobił, to się nie podpisujesz własnym nazwiskiem. Przecież cały czas to ludzie a robią. A teraz ludzie tak robią. I po czym za dwa dni jest, ojej, przepraszam, bo ja nie wiedziałem, że tak nie wolno. Ale kiedyś tak w ogóle to nie było mowy o czymś takim. Żeby ktoś robił takie rzeczy. No bo jeszcze jakakolwiek kultura istniała. W sensie jakby, mi się wydaje, że to wychodziło z takiego założenia, że jakby nie zachowuj się tak, jakbyś się nie zachowywał w rzeczywistości, dokładnie, nie? Dokładnie tak. A teraz ludzie po prostu nie mają żadnych hamulców, to jest żadnych granic. To jest trochę ciekawe, że jakby jednak przez to, że ta technologia jest tak długo z nami, to powinniśmy bardziej ją kminić. A... To takie zupełne to rozwarstwienie, to jest cofnięcie się. To jest totalnie jakbyśmy się cofali w rozwoju, nie? No. To jest bardzo duży minus, nie? Na przykład dlatego ja uwielbiam, kiedy jest sytuacja w polskim show biznesie, jak namierzą jakiegoś hejtera. To dla mnie to jest... Ja mam wtedy ubaw po pachy, no przecież jak ten... Najman? Nie Najman, Burnejka. Nie Burnejka, jeszcze jeden jest tam taki kozak. Jakiś tam, jakiś typ w internecie wyzywał jego rodzinę, nie? Po czym on go namierzył, znalazł i on stał obok za tydzień, a ten chłop ze spuszczoną głową, przepraszam, że obraziłem pańską rodzinę, bo ja nie chciałem tak naprawdę tego zrobić. Może takie, no dobrze ci tak gnoju, jakby odrobinę ogłady chociaż, nie? No, jakby, wiadomo, że to jest dla wszystkich, ale też się trzeba umieć zachować. I ja uwielbiam, kiedy się dzieją takie sytuacje, że kogoś wyciągają po prostu za uszy, wyciągają go przed kamerę i mówią, a teraz musisz przeprosić za swoje zachowanie. Kocham. I on jest, wiesz, i on nam, co mi się może stać, napisze sobie, wiesz, jakieś tam gówna, co mi kto zrobi, przecież jestem w internecie, a tu nagle przychodzi, to ty to napisałeś, dawaj chodź, nagrywaj filmik z przeprosinami. I on był taki FIFA Rafa Pikachu, jak to pisał, a nagle stoi, tak wiesz, główkę spuścił, widać, że to jakiś tam siurek, ma 19 lat, chociaż już powinien umieć się zachować. On tak stoi, tak, ja bardzo chciałbym przeprosić za to, co napisałem w internecie, bo tak naprawdę to ja tak nie myślę, ale tak napisałem, bo nie wiem, kocham, po prostu kocham i powinien mu jeszcze na końcu, powinna iść kontrolna lepa, żeby wszyscy zapamiętali. Ja uwielbiam rzeczy w internecie, ja uwielbiam śmieszne rzeczy w internecie, to co czasami ludzie piszą, to jest tak śmieszne, że ja się zastanawiam, jak oni na to wpadli, ale tam też trzeba umieć się zachować, bo
Chociaż trochę, bo cię ktoś wyciągnie na środek przed kamerę i cała Polska będzie oglądać, jak i ty byłeś tydzień temu cwany, a teraz masz plamy na spodniach ze wstydu. Ale to może tak jest, że po prostu zaczęliśmy się tak samo zachowywać w realu. I ja nie rozumiem, dlaczego ludzie nie potrafią się zachować w tym internecie. Jakby wszyscy wiedzą, że to nie jesteś w pełni anonimowy. Jeśli jesteś zwykłym użytkownikiem internetu, nie bez żadnych tam VPN-ów, cudów na kiju, przekierowań i innych takich wynalazków, i piszesz takie głupoty, to musisz być świadomy, że jakby są sposoby, żeby cię po prostu wyciągnąć przed kamerę za uszy, żebyś przepraszał. Ja to mam dalej tą scenę przed oczami. To jest złoto. I ja bardzo popieram takie zachowanie, bo jakby no, miejmy we wszystkim granice, nie? No, super. Ja naprawdę i lubię bardzo mocne poczucie humoru, że jakby doskonale o tym wiesz, że dla mnie nie ma granic, jeśli chodzi o żarty, ale jakby musi być na to czas i miejsce. Nie no, poczucie humoru poczuciem humoru, a chamstwo chamstwem. A chamstwo no. Chamstwem, nie? Dlatego czekam na kolejną taką akcję, gdy ktoś kogoś znowu wyciągnie za uszy. Ale faktem jest, że ludzie już nie mają jakby żadnych granic, jeśli chodzi o korzystanie jakby... I to nie jest to nawet, wiesz, oni za każdym razem się zasłaniają wolnością słowa, ale to jest zła definicja wolności słowa. Można teraz z tobą polemizować. No bo to jest w ogóle kwestia wolności słowa. Nie no, w internecie jest... ja wiem, że to jest temat rzeka, nie? Tylko jakby musisz być świadomy tego, że wszystko, co napiszesz, to jakby brać odpowiedzialność za to. I nie być potem zdziwiony. No, tak jak jeśli za to, coś co się powiesz, wydarzy, nie? Po prostu. No. A ludzie chyba nie są tego świadomi, że to jakby... Jeszcze 10 lat temu tak było, że wszyscy myśleli, że są anonimowi w internecie, ale teraz już nie. Jest jakby świadomość weszła na wyższy poziom. No właśnie wiesz, no... Jednak... A my się dalej cofamy. To jest cofanie się w rozwoju. Tylko właśnie wiesz, no to jest trochę to, wrócimy jeszcze raz do tego, że te 10 lat temu to byłeś JKV28, a nie Miłosz Całujek w internecie. Nie? I chodziło o to, że rzeczywiście nie dość, że ludzie no, trochę inaczej się zachowywali, albo my to inaczej pamiętamy, ale druga rzecz też była taka, że właśnie byłeś trochę anonimowy przez to, że właśnie, że nie byłeś podpisany swoim imieniem i nazwiskiem, wiesz, nie było twojego zdjęcia. Tak, to może być tak, że też było bardzo duże rozproszenie wtedy tych ludzi w internecie, bo jednak nie było takiego skupiska tylu naraz osób, jakim jest na przykład Facebook czy inne social media, nie? Bo to było, ci ludzie byli porozbijani, nie licząc tam, abstrahując od naszej klasy, bo to było, wiesz... Ale ludzie byli porozbijani po różne fora i to ja nie wierzę w to, że wtedy nie było chamstwa w internecie. Było i to na pewno takie samo jak teraz, tylko że ciężko ci było na to trafić. A w momencie, w którym ty masz to wszystko na kupie i wszystko z dnia na dzień staje się hot newsem, albo on powiedział to i to, albo on zrobił tak i tak. I może dlatego. No to też są kwestie tego, jak media jakby kreują Ja kocham powiedzenie, że zanim nie było internetu, tylko rodzina wiedziała, żeś głupi, to jest. To... A teraz wie cały świat. A teraz wie cały świat. No właśnie o to chodzi. I jakby nikt z tego wniosków nie wyciąga. Być może. Idźmy dalej. A jak to jest z social mediami? Jakie było pierwsze social medium, z którego korzystałeś? Jak? NK. Nie było nic przed NK? Nie, ja nie miałem. Ani nie miałem MySpace'a, ani nie miałem... Było Gadu-Gadu i Nasza Klasa. I nic jakby pomiędzy, a potem już był tylko Facebook. A dużo czasu spędzałeś na naszej klasie? Nie. Ja powiem w momencie, tak... w którym moja matka założyła tam konto, zniechęciło mnie to. Dlaczego nie zrobiłeś tego samego z Face'em? Dużo łatwiejsze byś miał teraz życie. Ja ci powiem, że właśnie ja tak, jak się zastanawiałem, to ja sobie nie potrafię przypomnieć żadnych takich aktywności, które na naszej klasie się robiło. W sensie wiadomo, że później jak były Eurogąbki i gierki, no to ludzie w to grali. Eurogąbki i gierki, tak. Farmville był na naszej klasie? Farmville był, Mafia była też na naszej klasie. No ja nie wiem, co tam jeszcze. Ja nie grałem w nic na naszej klasie. No. To jestem przekonany, że nigdy w nic nie zagrałem na naszej klasie. Tak jak na fejsie grałem może w quiz muzyczny kiedyś jakiś i to było wszystko. No ale tam też była opcja czatu, nie? Więc jakby to był też taki pierwszy messenger. Więc tam się też jakby to trochę wypierało gadu-gadu. Okej. Ja pamiętam to w ogóle... się tam robiło, ale tak poza tym... Ja nigdy nie byłem aktywny na social mediach, w sensie na swoich prywatnych kontach, bo ja do tej pory tak mam, że ja na przykład, wiesz co jest, teraz już nie, bo wrzuciłem ten, ale wiesz co było moim ostatnim postem na Facebooku? Premiera 6 świec.
No to tak bym się obstawił, że ostatnie 8 pewnie postów, to jest Madame. Czyli 5 lat w tył u ciebie, to jest Madame. To jest Madame. Ale wiesz co, u mnie też są jakieś jakby, ja nie wiem, ja może poza muzycznymi rzeczami to może 2 razy do roku coś wrzucam na fejsa. Ja mam nawet urodziny ukryte, bo ja nie lubię, jak mi ludzie szczęścia składają. Widzisz, to jest to. Wspomniałeś jeszcze na chwilę gadu-gadu i przypomniała mi się taka historia, jak mega byłem zajarany. Musiałem być wtedy w 2. klasie liceum albo w 3. Ja miałem pierwszego smartfona, dostałem na 18, który najpierw się okazał, najpierw nie przyszedł długi czas i trzeba było ścigać sprzedającego. Później się okazało, że jak przyszedł, to jednak, że ma blokadę i simlocka i wszystko. Jezu, ściąganie simlocka. I to w ogóle, wiesz, gdzie wszyscy byli przyzwyczajeni do tego, że się z telefonu ściąga simlocka, kosztuje to 15 zł, 2 minuty masz ściągnięte, a tu się okazało, że kosztuje chyba 300 i trzeba wysłać do jakiegoś serwisu i w ogóle jakieś cuda. Po czym jak wreszcie udało się ściągnąć tego simlocka, też za niemałe pieniądze, to po jakichś 2 miesiącach spaliła się płyta główna w tym smartfonie. Naprawdę. Sony Ericsson Xperia X10 to był wybitny smartfon. Ja nie pamiętam ale swojego. Kompletnie nie o tym chciałem mówić. Chciałem powiedzieć o tym, że będąc w liceum, jeden z naszych kolegów starszych, który jest bardzo wziętym programistą i w ogóle fajne rzeczy gościu robi teraz, pierwszy raz u niego zobaczyłem, on... To nie była oficjalna aplikacja, broń Boże, to były jakieś w ogóle takie jakieś cuda, bo on tam siedział, XDA Developers, to po prostu całe dnie. I pierwszy raz widziałem u niego, że na smartfonie miał gadu-gadu. Nie. Tak. Nie. I to jeszcze było tak zrobione, bo później przez jakiś czas było gadu-gadu dostępne w ogóle w Android Markecie jeszcze wtedy. I ono było do dupy, dlatego że jak chciałeś coś napisać, to wyskakiwało ci na cały ekran i nie mogłeś widzieć, czy ktoś coś pisze w danym momencie. To była tragedia. Optymalizacja. A on miał optymalizacja najwyższej próby. A on miał właśnie to tak zrobione, że po prostu pojawiało się, pisało się tylko tam, pojawiała się tylko klawiatura z dołu, która zajmowała tam 1/3 ekranu, plus ten paseczek, a na górze dalej było widać, czy ktoś coś pisze, czy nie. O, to był sztos. Yes. Tragedia. No. A to wiesz, to jeszcze był taki moment, że... No bo to nie było tak, że było skokowe przejście z normalnych telefonów, które nie miały żadnych super nowoczesnych rzeczy od razu do smartfonów, nie? Tylko wszyscy mieliśmy jakieś te telefony z... Z klawiaturą. Nie, ale chodzi mi o na Symbianie. A, na Symbianie. A, no to Nokia. To... Symbian to był najgorszy system operacyjny w historii systemów operacyjnych. O czym ty mówisz? Nie było nic gorszego. O czym ty mówisz? Nie było nic gorzej działającego od tego. O czym, co ty do mnie mówisz? Przecież na Symbianie powstały takie wspaniałe aplikacje, tylko jak to się teraz nazywało? To były aplikacje, które polegały na tym, że mogłeś się przez Bluetooth połączyć z czyimś telefonem. Mogłeś na przykład, to były pierwsze hakerskie tematy, które ja liznąłem, że jak druga osoba zaakceptowała połączenie Bluetooth z twojego telefonu na swoim, to ty miałeś dostęp do jej wiadomości, do jej kontaktów, możesz wysyłać SMS-y w jej imieniu. Petarda! Przecież ja, hackerman, człowieku, no, hackerman. Elegancko. Wiesz, było też tak, że... bo tak, miało się coś tam na Symbianie, ja miałem tylko jeden telefon na Symbianie, bo wcześniej przed nim miałem K800, który był wybitnym telefonem. Ja nie wiem, czemu ludzie mieli inne telefony niż Nokia wtedy. Nie mam pojęcia. Przecież ja miałem całe życie Nokia, a później weszły smartfony. Dla mnie K800 to był naprawdę najlepszy telefon, jaki kiedykolwiek miałem w ręce. Bo nie miałeś Nokii. Miałem Nokię tak samo i moi rodzice mieli Nokię i właśnie wtedy przeszedłem z K800, przeszedłem na Nokię 5230 chyba. To była ta na Symbianie Express Music. I rzeczywiście te dodatkowe rzeczy, typu przycisk specjalny do odtwarzania muzyki, ona fajne rzeczy. Ona była rozsuwana, nie? Nie. Ona była, a to była ta czarna? To była dotykowa z oporowym ekranem, takim, który guzikiem trzeba było... To ja miałem taką rozsuwaną z klawiaturą i ona była też muzyczna i miała guziki muzyczne i ten... To była taka biało-czerwona, tak, albo biało-niebieska? Tak, biało-czerwona. Ja miałem biało-czerwona, bo byłem patriotą wtedy. Tak, dokładnie. Bo teraz już nie. Teraz wtedy, już wtedy kochałem Polskę, to miałem biało-czerwoną. Dokładnie tak. Ale jeszcze, wyższym takim poziomem to była na przykład Nokia N95, to był chyba taki model. Tak, i to był jeszcze N95 Engage.
Był też taki Engage model, też był, no ale Engage to był... Gamingowy. No właśnie, była to taka była... taka w pozioma, nie? Tak, Engage to była, no tak naprawdę kieszonsolka, nie? Tylko z funkcją dzwonienia. Kieszonsolka! Kieszonsolka to jest używany normalnie... Chyba na Podlasiu. No. Kto kiedykolwiek słyszał wyraz kieszonsolka? Niech napisze w komentarzu. Nikt nie słyszał. Nawet Gwarantuję Tomek ci, że nie słyszał, który Gwarantuję słyszał już ci. Wszystko. Nie, Tomek jestem w stanie uwierzyć, że nie słyszał tego sformułowania. No, bo Tomek wychodzi na pole, a nie na dwór, więc dokładnie. Tomek jeszcze dużo rzeczy nie wie. O Jezu, ale się naraziłem. O, a jutro się widzimy. Dobrze, że odcinek w środę wychodzi. Wyślę mu, żeby jeszcze jutro posłuchał. Nie, nie wysyłaj Tomkowi. Cześć, Tomek. No, i było to N95. Ja nie miałem takich wynalazków. Ja też nie. Ja miałem zwykłe zawsze ten... Co jest dziwne, niektóre Nokie dalej bardzo drogo kosztują. Mhm. I one są na Symbianie. I to są zwykłe telefony z klawiaturą. Jest sporo telefonów takich zwykłych, które były jakieś tam, wiesz... To były jakieś super edycje, które kosztują straszne pieniądze dalej. No i do czego ich ludzie używają? Do niczego. Do zbierania ich po prostu. Naprawdę? Do kolekcjonowania, no. Chociaż... Z racji, że mam nadzieję, że jednak uda się w tym roku pojechać na UDA, to ja muszę znaleźć ładowarkę do mojego Sony Ericssona. Bo telefon Woodstockowy to jest podstawa. No tak, no ale myślisz, że ktoś kupuje za 1500 zł starą Nokię, żeby na Woodstock pojechać? Chociaż ja bym chciał mieć teraz taki telefon. W sensie tylko dla bajeru, żeby tam mieć po prostu kartę i żeby... Ale petarda by była. Ja jestem ciekaw. Była Motorola V3. Która Razer, później, czy to było ten Razer? Razer to była chyba następna, albo to była jakaś tam specjalna wersja tej V3. Ale pamiętam, że to był przekozacki telefon i wszyscy no go bardzo chwalili. Ona nie miała, wiesz, tam nie było wystających przycisków, bo ona miała taką płytkę aluminiumową wyciętą, tak. Podświetlaną, więc tam nie czułeś, że wciskałeś przycisk. Ona była otwierana z klapką, tak, świeciła się, była cała niebieska. Petarda, to tam był telefon wyścigowy i okularki szybkie i George Clooney. Ciekaw jestem, jakby to było teraz. Czemu rozmawiamy o telefonach, jak to jest o internecie? Jeszcze rozmawiamy o telefonach, które nie miały dostępu do internetu. W sensie miały, ale już wszyscy się bali go otworzyć. To faktem jest. Najgorzej było, jak w takich telefonach był specjalny przycisk do otwierania internetu. No to była tragedia. Bo to się nazywało web albo internet i był taki globus narysowany. No. W K800 też było. Takie rzeczy. Dobrze, wróćmy do tego, o czym rozmawialiśmy. Nie wiem, czy jeszcze jest do czego wracać. Co, odłączyli ci internet? Przeszłość już była, przyszłość nadejdzie. Czy to jest ten napis, jak się jedzie legniską we Wrocławiu? Tak, było, 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 jest, będzie, będzie, będzie. Nie rozumiem tego. Zapominanie... To jest inny napis na innym budynku. No... Fajnie, fajnie jest sobie powspominać takie internetowe rzeczy. No, dwóch starych, zramolałych dziadów przez półtorej godziny opowiadało o tym, jak to kiedyś było. Na pewno, to na pewno nam podniesie nam słuchalność po prostu. Całe szczęście, że odcinki stylożyciowe nie są do podnoszenia słuchalności. Ale są, żeby chociaż ktokolwiek przesłuchał więcej niż 10 minut. Tomek przesłucha. No bo Tomek jest jeszcze bardziej zramolały niż my. No to... Ale jesteś się grabie tyle... u niego, ja nie wiem, po prostu, przepraszam, ale to... Jezu, mam w głowie tyle żartów dotyczących tego, ale no, no nie, to jest radość po prostu z tego, że jutro się zobaczymy, to tak, o to chodzi. Tak, tak. A, bo wy nie wiecie, jutro mamy spotkanie z Inku, jak słuchacie tego w środę, to znaczy, że już było. Wczoraj? Wczoraj. Jutro mamy spotkanie z Inkubatora, bo się zakończył właśnie Inkubator 2020 i grupa, w której byłem, jutro ma spotkanie, na żywo... I przyjadą właśnie też chłopaki z Krakowa i będzie cała ekipa, więc będzie fajnie. A kto jeszcze przyjeżdża? Harris będzie? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Okay. Nie wiem. Nie wiem, czy oni tam nie przyjdą od razu do mnie na przykład z karą pieniężną i fakturą. A nie dociągnąłeś do 50%? Wydaje mi się, że dociągnąłem, ale ostatnio jakby ostatnie spotkanie, to ja o tym zapomniałem. Przez cały dzień miałem to w głowie, że o 18 mamy spotkanie i coś, ja gdzieś wtedy jechałem, a to był poniedziałek. No. No. I po próbie miałem sobie odpalić i... Otóż nie tym razem. Otóż nie tym, ale to trzeba wypikać, bo... To już będzie żeby w środę, się Tomek to już... nie dowiedział. Może gdzieś tam, wiesz, udało mi się psim swędem. Pięknie. To jest odcinek stylożyciowy, więc powinniśmy coś polecić. Wiesz, o czym nie porozmawialiśmy na przykład w tym odcinku?
o tym, do czego teraz używamy internetu. To proszę bardzo. Nie doszliśmy tak dalej. No to dojdźmy do tego, do czego teraz używamy internetu. Zatrzymaliśmy się na starych, zrawolałych dziadach w wspominkach. Do pracy. Jakby cała idea, wszystko się sprowadziło do tego, że ja odpalam social media nie po to, żeby sobie scrollować i sprawdzać, co tam u moich znajomych i co jedli akurat na wakacjach, tylko pod kątem muzyczno-zespołowo-biznesowym i to jest tyle. To jest po prostu wielka książka telefoniczno-adresowa. Ja z kolei, jeśli chodzi o te pracowe rzeczy, to mam tak. Mam odpalanego praktycznie już na stałe maila. Ja mam to samo. I mam maila pospinanego ze wszystkimi, wszystkim, co może mnie ten. No oczywiście Messenger, no bo jesteśmy w stałym kontakcie przez cały dzień, no to wiadomo. No oprócz tego aplikacja firmy, dla której piszę zlecenia, no to siłą rzeczy. Ja nie umiem pisać z ludźmi. Ja wiem, że to nie jest pora na takie wyznania. Okej, to było... Ale... Szkoda, że nie nagrywamy wideo, bo to było naprawdę z dupy. No dawaj, rozszerz. Ale wiesz, w jakim kontekście nie umiem pisać z ludźmi? Ja nie piszę na Messengerze z ludźmi od tak. W sensie, że rozmawiamy o czymś. Mhm. Nie? Gdzie ja face to face nie mam z tym żadnego problemu. No. Ale jak mam na przykład do kogoś napisać, hej, co tam u ciebie? Gówno mnie to wchodzi, jeśli mam być szczery. I jeśli się spotkamy, to mnie to bardzo interesuje. Ale przez Messengera ja nie zawracam komuś głowy pytaniami, hej, co tam... Ja jeśli do kogoś piszę, to wyłącznie w sprawach... Nie chcę mówić, że to są biznesowe sprawy, bo to jest takie wielkie słowo, ale jakby... Jak to można inaczej ładniej nazwać? Nie no, to są biznesowe sprawy. Tak, no to właśnie tylko w takich sprawach piszę. I tam się zawsze, wiesz, tam się jakby rozwija jakiś small talk i coś tam. Nie? Jakieś tam, co tam, jak tam. Ale ja nie piszę tak jakby koleżeńsko. Słuchaj, dawno się nie widzieliśmy, co u ciebie słychać? Ja staram się jak najwięcej tak pisać. Bo wiesz, z czym mam problem na przykład? Czuję, że jak mam do kogoś sprawę i mam na przykład takie osoby, że właśnie, na żywo jak się widzimy, to spoko, ale często się nie widzimy przez długi czas i wtedy nie komunikujemy się, tylko w sprawach typu hej, obczaj mój nowy singiel, hej, coś tam, jakieś takie właśnie, wiesz, branżuniowe sprawy. I mnie zgubią wtedy pisać w ogóle do takiej osoby. A mi nie, bo ja otwarcie mówię, ale to ja teraz tak mam też telefonicznie na przykład, że jak do kogoś dzwonię, z kim dawno nie rozmawiałem albo się nie widziałem, to mówię, słuchaj, wiesz doskonale, że ja dzwonię tylko w sprawach biznesowych, nie dzwonię, żeby spytać, co u ciebie. I tyle. Okay. I ja otwarcie o tym mówię i ta osoba druga mówi, czego potrzebujesz? No i... Mnie na przykład, powiem ci, dzisiaj ucieszyło, bo pisałem do dwóch naszych znajomych właśnie w sprawie tam, żeby posłuchały i dały znać, co myślą o ostatnich nagraniach. I nie miałem tego, bo rzeczywiście z nimi ostatnio, tam dwa tygodnie temu rozmawiałem. Także rzeczywiście przeznaczyłem czas na to, żeby pogadać z nimi, co u nich, jak się czują i tak dalej, i tak dalej. I wtedy mam z tym luz. Natomiast tak jak mówię, mam problem, jeżeli tak po prostu z dupy tylko piszę, żeby się załatwić coś tam. Nie, to ja mam inną taktykę. Ja po prostu jak potrzebuję coś załatwić z kim dawno nie rozmawiałem, to czekam tydzień. Jakby przez ten tydzień obserwuję, co ta dana osoba robi w sieci. Rzucam okruszki. Nie? Takie wiesz, tam tu polajkuję, tu jakiś komentarz. Straszne. Tu coś tam i wtedy jest, o siema, słuchaj, bo jest taki temat. Okropne, Jezu, no okropne. Ale jak ja mam wywiązywać jakąś taką sztuczną rozmowę, że ojej, co tam u ciebie, a na końcu mu przywalić, słuchaj, bo potrzebuję, to ja no, wolę od razu prosto z mostu powiedzieć, słuchaj, potrzebuję to i to, czy jesteś w stanie mi to załatwić. To jest słabizna, no, rzeczywiście. A wywiązywanie, wiesz, jakichś takich sztucznych rzeczy, tematów, żeby potem na końcu wyszło jakby to, że ty napisałeś tylko do tej osoby, żeby coś załatwić, to dla mnie to jest gorsze niż wiesz. No tak, to racja. No, ale ja teraz zacząłem właśnie robić na przykład taką rzecz, o której wspomniałem, czyli staram się jakby dbać o swoje kręgi biznesowo-branżowe i jestem aktywny względem tych ludzi w internecie. Tu im coś skomentuję z jednego profilu, drugiego, trzeciego, tutaj się coś tam, tutaj coś, jakaś gdzieś mała rozmowa i wtedy jakby na tym poziomie staram się utrzymywać kontakt, żeby oni widzieli, że... I to jakby to nie jest to, że ja w momencie, w którym potrzebuję coś załatwić, tak sobie zacząłem robić,
że po prostu codziennie poświęcam sobie godzinę na social media, żeby popatrzeć, co się u tych ludzi dzieje, popisać, porobić jakieś tam różne takie tematy, żeby oni wiedzieli, że mogą na mnie liczyć w razie czego i ja na nich też. Spoko, spoko. Poza tymi rzeczami... Nic. Nie, nic. Ja jeszcze, no ja bardzo dużo wiedzy pozyskuję branżowej, to znaczy... A nie, to tak, myślę, że poza rzeczami takimi właśnie jakby firmowo-biznesowymi. To też nieprawda, że nic. To nie, to ja mam YouTube'a w tle odpalonego cały czas. No. No. No to już na przykład jedno. Tak, ale to nie jest tak, że ja mam YouTube'a i oglądam YouTube'a. Ja mam YouTube'a i siedzę na telefonie, bo coś tam robię. Potrzebuję, żeby mi coś w tle grało. Ja dzisiaj sprawdziłem moje statystyki włączonego ekranu za zeszły tydzień. No i ja nie mam social mediów na smartfonie, w ogóle nie jestem zalogowany na nic, nie ma mowy, żebym odpalił Face'a czy cokolwiek innego. No i ciekawostka, że mimo to najwięcej czasu na ekranie przeglądarka jest włączona, bo tak, zaglądam, staram się nie częściej niż raz dziennie na jakiś portal informacyjny, u mnie najczęściej to jest Onet. Teraz już przejeżdżam tylko, bo... Nie ma sensu po prostu się zagłębiać w te głupoty, które są cały czas tam wymyślane, żeby było dzisiaj za spokojnie. To nie powiemy, o polityce jest to. Nie o polityce, nie o to polityce. O teraz ostatnie to nie są o polityce. O czym? Tylko jak jest jeden spokojniejszy dzień, to jest... Ja mam to w dupie. 167. fala COVID-u zamkną nas w domu już za 3 dni. Nie odwiedzam żadnych portali informacyjnych. No ja teraz tylko przelatuję. Najczęściej zatrzymuję się dłużej na sekcji sportowej i na sekcji technologicznej. Dlatego i to jest tyle. Ja nie uprawiam sportu, żeby się nie zatrzymywać na takich, żeby nie wchodzić na takie strony jak Onet. Dlatego zamiast Onetu, jak potrzebuję sportu, to są dwie strony, które odwiedzam, czyli strona przeglądu sportowego i sport.pl, które trochę się poprawiło ostatnio, bo wcześniej się nie dało go w ogóle oglądać, ale przynajmniej teraz wyniki są w miarę na żywo. Różnych rzeczy tego typu. Wchodzę na... Mam dwie też strony, które odwiedzam technologiczne, czyli to są instalki i android.com.pl. Ja na chipa jeszcze kiedyś wchodziłem, ale chip już chyba przestał od zeszłego roku. Tak? Tak, bo ja tam na takie newsy właśnie technologiczne to sobie no na chipie to ja właśnie czytałem. na instalkach to śledzę. Fajne, ciekawe rzeczy. No i z rozrywkowych rzeczy wchodzę na Dzitkę, wchodzę na Joe Monstera i to w sumie tyle. To ja Joe Monstera mam, ja po prostu mam na pierwszym papierosie z rana, do pierwszej kawy. To tam jest wtedy zawsze Joe Monster. Przed pracką i to jest tyle. No ale do... Kiedy? Wiesz, jak teraz ten tydzień wygląda i pomyślę, że takich tygodni jest więcej, no, oczywiście, nie? Że tak. Jakby, więc nawet choćbyś chciał, to dlatego ja na przykład mam tak, że jeśli mam wolną sobotę, to dlatego ja utykam na TikToku na 4 godziny, nie? Bo ja w tygodniu nie mam kiedy, a jednak to jest... ciągnie mnie do tego. No. W sensie takie właśnie gówno pooglądać. Ja ci mogę powiedzieć, bo mam teraz akurat z racji, że korzystam z aplikacji, która ma wypisane wszystkie subskrypcje, które musiałem zasubskrybować sobie po zainstalowaniu tej apki, no bo ja generalnie YouTube'a jak gotuję i jak jem, to używam. I w sumie chyba nigdy więcej w tej chwili już. Ale ja tak, ja mam zasubskrybowane takie kanały, aren.eu. W ogóle lubię, jak jem, to lubię sobie jakieś z gierek rzeczy pooglądać. Dlatego Aren... TV Gry. Ja jak jem i jestem w domu, to jest telewizor odpalany. No widzisz. I to jest Travel Channel i to są kanał o gotowaniu. No widzisz. A u mnie jest tak, jeśli chodzi o te growe rzeczy, to jest właśnie Aren, jest TV Gry, jest Zagrajnik, jest Sway Play. To jest ciekawa rzecz, jak ktoś nie zna, to polecam. To jest dziewczyna, która robi filmiki tylko z Wiedźmina. Ale to są takie różne ciekawostki. Na przykład ostatnio była taka cała seria, gdzieś się dokopała do rzeczy, które miały być i nie weszły w ostatnim momencie przed premierą gry. Nie? I wszystko po prostu, questy, jak miały wyglądać. Super, super, bardzo fajna rzecz, bardzo taka właśnie rozrywkowa, niewymagająca. O Jezu. Przepraszam, że ci przerwę, ale znalazłem czas korzystania przy włączonym ekranie z ostatnich 7 dni. To jest 40 godzin. Przez 7 dni? Tak. Z czego TikTok to jest 9 godzin, Messenger to jest 5 godzin, a Instagram to jest 5 godzin.
Wiesz co, to znaczy to jest bardzo dużo, ale to nie jest jakaś szokująca wartość. Nie, naprawdę? Bo ja jestem zszokowany tym, co właśnie zobaczyłem. No to ja też byłem zszokowany za pierwszym razem. Ale to jest pierwsza czwórka, to jest tak, TikTok, Messenger, Instagram, Facebook, mapy, Chrome i notatki. Okej. Okay. Ja mam w tej chwili, powiem ci, mam średnią dniową między 2,5 a 3 godziny. No tylko ja jakby zwracam na to dużą uwagę, nie? No to, no to ja mam dzisiaj średnia dniowa, to jest 3 godziny 40 minut. No. Jeszcze tylko wrócę do tych kanałów, bo warto, niektóre z nich naprawdę warto zasubskrybować i oglądać. Człowiek absurdalny, świetny kanał w ogóle. Szymon mówi, Wojna idei. Co ja tu jeszcze z takich kanałów mam? Przeciętny człowiek, nie wiem, ale się dowiem. Nauka to lubię. Historia bez cenzury. Drewniak? Oczywiście. Jestem fanem. Chociaż ostatnio trochę mniej go oglądam. Darwini wypuścili chyba wczoraj nowy odcinek. Nie wiem, ja to od Wielkiego Dzwonu. A ja... Strasznie dużo rzeczy oglądasz na YouTubie. Wiesz co, no bo to nie oglądam wszystkiego. No na przykład TV Gry po zmianach personalnych. Znaczy są fajni nowi, chyba dwóch facetów takich jest, którzy naprawdę ciekawie to przygotowują. Natomiast ja na przykład z tych, co zostali, to oni nigdy nie byli moimi wielkimi idolami i niekoniecznie ich lubiłem oglądać, więc to też tak... No tamci wszyscy poszli do To znowu oni, no to znowu oni oglądają wszystkie odcinki, ale oni rzadko wrzucają coś. Na przykład Wojna idei czy Szymon mówi, to są akurat kanały, które ja, jak mam wolny czas i gram sobie w FIFA, to puszczam w tle i słucham tego, co on tam opowiada. Co tu jeszcze jest? Policzona Szama. Bardzo polecam. Wspaniały kanał. Naprawdę. Pyszne żarełko, można sobie z tego zrobić. I Futrola jeszcze. To o żarciu czy o piłce? A Futrolo o... Futrolo o piłce. To strasznie dużo. Ja mam... Złomnik. To jest zawsze gratem. Wspaniale, uwielbiam to. To jest najlepszy kanał na YouTubie. Tylko, że to są rzeczy, które ja na przykład oglądam po kilka razy, bo one, ja po prostu puszczam listę wszystkich jego filmów i te filmy lecą. Ja sobie coś tam grzebię. Więc to jest stałe. Sam The Cooking Guy, to jest amerykański kucharz. Uwielbiam to, jak on prowadzi ten kanał, to jakie cuda robi, on tam same fast foody robi, tam nie ma zdrowych rzeczy, to nie jest policzona szama. Tam jest, dzisiaj zrobimy burgera z 17 kotletów i 30 kg sera. Zobaczymy, jak wyjdzie. Nie? Albo to jest, kupiłem dzisiaj w Wendy's, kupiłem jego jednego burgera. Zobaczcie, jaki gówno. Ja zrobię lepszego. Ale jak już będę robił, to całe menu odtworzymy. I on po prostu normalnie robi całe menu z Wendy's na przykład. Nie? Więc to są takie rzeczy. Więc ja po prostu siedzę przed ekranem i się ślinię. No i stand-upy, jak coś się ten... Chociaż niektóre stand-upy oglądam też już po parę razy po prostu, żeby w tle leciało. I to jest wszystko, co ja oglądam na YouTubie. Ja okay. Na przykład, jak ja coś robię, albo na przykład jak gotuję, albo coś tam, to u mnie leci Storytel. U mnie lecą książki na Storytelu. Andrzej Pilipiek wrzucił nową książkę. W sensie tą i nową, Maciej... Tą, co wyszła? Nie. On wrzucił teraz, właśnie zacząłem to słuchać, jak jechałem dzisiaj do Wrocławia. I jeszcze tak nie do końca, bo tam jest raptem pół godziny przesłuchane, ale to się nazywa Przetajna. I Maciej Kowalik to czyta. Spoko. W sensie albo ja i tak rozrywkowych książek... Tak też może być. Ja rozrywkowych książek na Storytelu nie słucham, bo ja rozrywkowe książki jednak czytuję zwykle. A to nie, ja nie mam czasu, żeby czytować. Ale znalazłem jeszcze jedną ciekawą rzecz, pozwolę ci przerwę. Już kończymy. Bo w tych statystykach jest też liczba odblokowań. No. To liczba odblokowań dziennie to jest 121 co 10 minut. W sensie co 10... Czyli, odblokowuję co 10 minut... I dziennie dzisiaj do tej godziny odblokowałem 121 razy. No, czyli to trzeba leczyć. A w ciągu tygodnia to jest 908 odblokowań. Czekaj, to zobaczymy, ile ja mam odblokowań w takim razie, bo tej statystyki akurat nie znam. Tak naprawdę? A u mnie jest. Nie, w sensie nie znam, w sensie nie wiem. Nie mam u mnie. 8 lipca, to była sobota, prawda? Mogło tak być. No to ja mam w sobotę w piątek. Piątek, to piątek jest prime, to jest 9 godzin spędzonych na telefonie w ciągu całego dnia. O, ale to jest ciekawsze.
otrzymano dzisiaj 245 powiadomień. Skąd to masz? Jak wszedłem tam głębiej, to jest... Okej, okay, 61 razy odblokowywałem. No, to ale dwa to razy jest, mniej niż ja. To jest 33 więcej niż wczoraj. Czyli dzisiaj dużo korzystałem z telefonu. Ale faktem jest, że dużo, bo mam prawie 2,5 godziny na ekranie. No, ale z tego pół godziny to są notatki, czyli w trakcie nagrywania tego odcinka. Świetnie, świetnie. Ja bym chciał, żebyście wy się pochwalili, ile macie odblokowań. I się zastanowili nad sobą. I w ciągu tygodnia. Zapraszam do pobicia mnie. Jak kiedyś wydamy płytę z nowym zespołem, to otrzymacie płytę nowego zespołu, jeśli ktoś przekroczy 907 odblokowań w ciągu tygodnia. Gratulacje. To jest najgłupszy konkurs, jaki mógł kiedy w historii konkursów. I myślisz, że kto się przyzna? Może ktoś się przyzna. Tomek. Ja bym płytę chciał. Dobra, kończmy to, bo my już biadolimy. Co chcesz polecić? Stare ramulenie. Ja bym chciał polecić 13 drzew. Bo dużo wsadziłem w to, żeby odpalić social media i bardzo zacząłem o to dbać. I codziennie dużo rzeczy się pojawia. Odpaliśmy Facebooka, odpaliśmy Instagrama, odpaliśmy TikToka. Nawet pierwsze nieśmiałe TikToki weszły, które ja uważam za bardzo śmieszne. A nie wszyscy tak uważają, ale mam to w dupie. I taki content się tam będzie pojawiał. Dużo jest testowania. Testujemy inne całkiem rozwiązanie, jak chociażby to, że cały pierwszy utwór, czyli Sól, który się pojawił, jest póki co wyłącznie na Facebooku, wrzucony bezpośrednio, a nie na YouTubie. Z racji tego, że nie chcieliśmy rozpraszać ludzi między jeszcze jedno dodatkowe social medium. No, więc serdecznie zapraszam do przesłuchania. I możecie jakieś tipy dla początkujących social mediowców wrzucić, bo ja chętnie się dowiem ciekawych rzeczy. Na przykład na temat reklam. O, bo tego się teraz uczę odnośnie reklam na TikToku i na Instagramie. Super. To ja z kolei polecam bardzo serdecznie kupienie sobie budzika i nie branie telefonu ze sobą do łóżka. O kurde, zapomniałem, że w TikToku, że... No? Że w TikToku, kłodnemu chleb na myśli, że w stylu życiowym nie polecamy tego. Czego? No, w sensie muzyki, tylko inne rzeczy. Ale ty nie poleciłeś muzyki. Poleciłeś social media 13 drzew. Poleciłeś odcinek o internecie, jak długo, przed chwilą przeczytałem, że spędziłem 40 godzin na telefonie, dlatego poleciłem social media. Dlatego ja w kontrze do ciebie polecam kupienie sobie budzika i nie branie telefonu do łóżka. Wszystko się mi zgadza. Mi udało się dzięki temu zbić naprawdę sporo czasu na ekranie dziennie i naprawdę poranki są dużo bardziej produktywne. A nawet mimo to, że budzik taki analogowy, gdzie pałeczka wali w dwa dzwonki, jest hardkorowy na Jezu, początku. Jak to bardzo źle brzmi. Pałeczka waląca w dwa dzwonki? Strasznie. Podcast jest przyjazny LGBT. O Jezu, ściągnął nas za to. Tragedia. I teraz mnie ktoś wywlecze i ja będę przepraszał przed kamerą. Ty będziesz przepraszał. Całe środowisko LGBT będę tak stał i przepraszam, że tak powiedziałem. Jak się nie umiesz powstrzymać, to teraz będziesz przepraszał, że tak powiedziałeś. Dziękuję bardzo. Ojejku, ale wstyd. Wracając do budzika, to da się bardzo szybko przyzwyczaić do jego dźwięku i jest spoko, naprawdę. Super. Mam nadzieję, że wszyscy zapomnieli już o tym, co powiedziałem. Albo za tydzień będzie wideo na oficjalnym profilu jakiejś tam parady w Polsce, jak cały jak stoi. Przepraszam, ja nie chciałem tak powiedzieć. Po prostu nie umiem. Było, już nie brnij w to głowę. Już, już zostaw. Zobacz na ten poziom głupot. 15 minut rozmawialiśmy o chamstwie w internecie, po czym ja robię... Tadam! Wchodzę cały na biało. No to jest typowy cymbał. Yes. Ale to się zgadza. Tragedia. Dobra, kończmy już to, bo... Dobra, mam nadzieję, że spotkamy się z wami niedługo na muzycznym szlaku, bo zaraz ruszamy w trasę. A tak, rzeczywiście, z 13 drzewami. Zastanawiałem się, gdzie jedziemy. Gdzie jedziemy? Dopiero przyjechałem, o co chodzi? Proszę pana, ja dopiero przyjechałem. No i możecie też dać znać, kto będzie na Great September, bo my już wiemy, że będziemy. Ale ładnie zrymowałem, pomijając polskie znaki. Nie, ładnie zrymowałem. O, pięknie, jak... pięknie pan zrymowałeś. Tak, to powtórzę, my już wiemy, że będziemy i chętnie się też z wami tam spotkamy. Dokładnie tak, czyli do zobaczenia, a tymczasem... Borem lasem! Na razie!